Druhny i druhowie, czuwaj, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich na tych naszych harcerskich rekolekcjach wielkopostnych. Jest jak jest, jak mówi stare polskie przysłowie, w marcu jak w garncu, dlatego troszeczkę pruszy śniegiem, ale my harcerze ani drobno pruszącego śniegu, ani intensywnie sypiącego śniegu w ogóle się nie boimy, tylko przyjmujemy takie wyzwania pogodowe. Wróćmy jednak do rzeczy. Moi drodzy, znajomy kolega kapłan mówił kiedyś, że dobre rekolekcje powinny być jak dobra kawa. Niezależnie od tego, czy tą kawę pije się w szklance, czy też pije się ją w filiżance. Niezależnie od tego, czy jest to takie klasyczne, mocne, małe, intensywne włoskie espresso. Czy też może jest to kawa latte, albo cappuccino, albo może kawa rozpuszczalna, albo taka klasyczna, fusiasta zalewajka. Kawa zawsze powinna mieć jedną istotną cechę. Mianowicie powinna stawiać na nogi. I chciałbym, moi drodzy, żeby te nasze harcerskie rekolekcje stawiały na nogi nasze harcerskie serca. Bo czasami, przyznajcie mi rację, trzeba przystanąć, zastanowić się nad życiem, zastanowić się, czy droga, którą idę, rzeczywiście jest drogą właściwą, jest drogą słuszną. Moi drodzy, każdy harcerz czy harcerka doskonale wie, że taką pomocą w wyznaczaniu właściwego kierunku jest coś takiego jak kompas. Kompas wskazuje drogę, kompas albo busola. I chciałbym, aby takim drogowskazem, takim naszym kompasem, taką naszą busolą harcerską podczas tych rozważań było przede wszystkim Słowo Boże, Pismo Święte. Ale chciałbym, żeby to były również życiorysy i wielkie postaci chrześcijańskie, z którymi mieliśmy do czynienia na przestrzeni wieków, życiorysy trzech wielkich świętych, którzy to Słowo Boże medytowali, to Słowo Boże rozważali, żyli nim i dzięki temu osiągnęli świętość. Moi drodzy, jeżeli oglądają nas harcerze, którzy są protestantami, bardzo proszę nie przerażać się tym, że mówię tutaj o świętych. Proszę popatrzeć na tych ludzi jak na wybitne jednostki, jak na autorytety, na których można się wzorować, chociażby w rozważaniu Słowa Bożego. Druhny i druhowie, te nasze harcerskie rekolekcje tegoroczne będą bardziej przypominały intensywną kawę espresso. Nie będą rozwleczone. Myślę, że całość dziennych nauk zmieści się w 10 minutach. Zachęcam Was jednak do wytrwałości i zapraszam do oglądania tych rekolekcji. Proszę jeszcze o jedną rzecz, żeby tych filmików, które prawdopodobnie przyjdą wszystkie naraz, nie oglądać właśnie naraz, jednego po drugim po kolei, ale rozłożyć to na kolejne dni. Dlatego, że oprócz Słowa Bożego, oprócz fragmentu życiorysu czy jakiejś złotej myśli danego świętego, podczas każdego dnia rekolekcji będzie wyznaczane jakieś zadanie do wykonania. Zadanie, które jest związane z pracą nad własnym wnętrzem, z pracą nad sobą, czyli można powiedzieć z jakimś ideałem harcerskim. I trudno, żeby trzy zadania otrzymać w ciągu jednego dnia. Lepiej jest to rozłożyć na poszczególne dni. Moi drodzy, jeszcze raz zachęcam do udziału w tych rekolekcjach. 10 minut w ciągu dnia to naprawdę nie jest bardzo wiele, a tak jak powiedziałem, czasami trzeba przystanąć, zastanowić się nad życiem, podjąć może jakąś jedną czy drugą konkretną decyzję o zmianie kierunku marszu, no i przemienić swoje wnętrze właśnie w myśl ideału harcerskiego, jakim jest praca nad sobą. Niech wszystkim właśnie posłużą w taki sposób te rekolekcje, które dzisiaj może nie tyle zaczynamy, ale na pewno zapowiadamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czuwaj!